Garbusiątko, no dzień dobry, pierwszy rzut. Siedzi. Siema, witajcie na Catch and Relax w kolejnym filmie. Dzisiaj spinning, a póki co mały taki driftik. Zapraszam na film. Już się zżygam. Próbuję się ustawić tak, żeby było mnie widać. Nie tam, żeby mieć słońce, tylko w siebie. Mimo wszystko, żebyście mnie widzieli, a cały czas mnie obraca w ten sposób i nie mam kotwic. Dzisiaj chciałbym zrobić mały test przynęt od Robinsona, a dokładnie Woblerów. Trzy bardzo podobne przynęty, jeżeli chodzi o kolor, można byłoby tak powiedzieć, i trzy zupełnie inne. Slasher 10,5 cm, wolno tonąca przynęta od 0 do 1,2 metra. Squinter to 11-centymetrowa przynęta, tonąca. 0,5, 1,8 metra. Do tego dochodzi Hogan, 7-centymetrowa przynęta, pływająca, ale schodząca do 3 metrów. Ciekaw jestem, jak oceniacie te przynęty. Możecie wpisać już teraz, zatrzymać na chwilę film i wpisać już teraz, którą z tych przynęt na pierwszy rzut oka uważacie, że zrobi mi najlepszą robotę. Zostawcie łapeczki do góry, jeżeli ktoś jest nowy, tam na dole jest subskrybuj i obok dzwoneczek. Dzięki za tą subskrypcję jednocześnie i zapraszam na film. Słuchajcie, ja mam już pewien swój pomysł na to i osobiście, gdybym miał tylko i wyłącznie po samym wyglądzie oceniać, to na dzień dobry założymy sobie, biorąc pod uwagę, że to jest tonący, ten jest wolno tonący, i właśnie przy tym wolnym opadzie, tylko że tu jest 1,8, a tu jest 1,2, a tu powinna być bardzo fajna górka i to 1,8 może być spoko, ale jednak mimo wszystko slasher 10,5 cm wolno tonący, schodzący do 1,2 m, 16-gramowa przynęta, od niego zacznę. Wszystkie w kolorze Fire Tiger, wszystkie w kolorze takim seledynowym, fluo, ale zaczynamy od slashera matowy. To też jest dosyć ciekawe. To nie jest jaskrawy taki Fire Tiger, tylko tu wszystko jest matowe. No to pierwszy rzut. Będę go prowadził takim bardziej jednak mimo wszystko twitchowaniem, z przerwami. Podczas tych przerw spodziewam się szybciej uderzenia niż podczas jednostajnego prowadzenia, ale to może być różnie. Ciężko powiedzieć, co tym rybom się przypodoba. Jeżeli chodzi o akcję, od rana fajnie się działo. No to wiadomo, nie? Rano na okonie jest najlepiej, tak do godziny 9, nie? No, zobaczymy. Może jeszcze ja dzisiaj chcę troszeczkę posiedzieć. Wczoraj byłem na ostatnie 2 godziny, a dzisiaj troszeczkę dnia mam. No, nie będę do wieczora, do zmroku siedział, ale jeszcze kilka godzin na pewno. O, czyli jesteś tam w tym, tam gdzie żeśmy się spotkali, tak? Na winkle. Tak, dokładnie tak. Jest pierwsza zdobycz na slashera, całkiem przyjemna, słuchajcie, 100 muszli w jednej muszli, albo grubo, albo wcale. Czegoś takiego to jeszcze nie widziałem. Zobaczcie, ale wiksa. Nice, dobrze, żyjcie sobie dalej, bo to też żyje. A ja spróbuję dać jedną tutaj wzdłuż trzcin. Zmienimy sobie slashera na kolejną opcję. Nie da się ukryć, coś tam złowił, może nie to co chciałem na tym etapie jeszcze, ale takiego małża nigdy nie złowiłem. Na razie muszę te przynęty w ten sposób trzymać, bo nie mam miejsca po prostu. Jakoś trzeba sobie radzić.
Kolejny wobler, to już będzie tonący i to jest Squinter do 1,8. 11 cm, jeżeli spuści się na to okoń, domyślam się, że nie będzie to mały okoń, chociaż można się zdziwić. Jeszcze tylko powiem wam, ile waży ta przynęta. Waży 19 gramów. 11 cm, 19 gramów, tonący od 0,5 do 1,8 metra. Ja mam wędkę od 5 do 28, więc spokojnie sobie obsłużę tego bobka. Zauważyłem też, że wszystkie woblery od Robinsona mają kółeczko. Dodatkowo. Dobrze. Czy termos nie pracuje? Bardzo fajne, takie agresywne. Patrzcie. Bardzo fajnie się przedstawia. Jakby nie patrzeć, to też jest spory wobek, bo 11 cm to już powiedziałbym, że jest to wobler. No raczej dużo okoniowy, szczupakowy, nie? Także tutaj okoń 20 cm może po prostu uznać, że to jest jego kolega. Miałem jedno puknięcie na tego Squintera, ale wydaje mi się, że to są jednak duże przynęty. Spróbujmy opcji numer 3. Być może uda się wstrzelić. Założę sobie Robinsona Hogana. Siedem centymetrów, więc teoretycznie troszeczkę mniej. Powinno te mniejsze okonie też jednak trochę lepiej kusić. No i to jest przynęta, która będzie śmigała po 3 metrach. To mógłby być fajny na rzekę, bo jest pływający. I w jakiejś takiej rynnie można byłoby go nawet spróbować sumowi pokazać. A ja spróbuję pokazać wy tutaj okoniom. Najmocniej pracująca przynęta z tych trzech. Fajnie pracuje, podoba mi się. Ładnie pracuje, zobaczcie. Fajnie, podoba mi się. Ja lubię przynęty o ciut mocniejszej pracy. Ona jest pływająca, więc w momencie, kiedy ciągnę ją, że tak powiem, za sobą, no to ona do tych 3 metrów gdzieś tam dąży. Ale jak puszczę, to z racji tego, że jest pływająca, to na pewno ją wynosi do góry. W tym momencie mogłyby padać jakieś właśnie strzały. Ale jarzeniowa na maksa jest. Siedzi. Czyli jednak Hogan. Taki podwymiar. Spróbuję go wypuścić w wodzie. Nie ma 50. Chociaż z drugiej strony może. Pokaż mi się tu, kolego. Nie. Nie ma 50. Czekaj. No, płyniesz czy nie? Co ty kombinujesz? Płyń, ziomeczku. Mm.
dobra. O, odwrócił się. Ale fajnie, że szczupacz się też pojawi na filmie, bo się zastanawiałem, gdzie się podziały tamte szczupaki. Choganik, jednak choganik. Nie potrzebował dużo, bo raptem 5 minut od momentu, kiedy go założyłem. Nie szczupak. Kurwa szczupak. Ej, kurwa. Szczupak. Sznurówka. W końcu wymiarowy się trafi. Jak wygląda sytuacja na ten moment? Kilka małych szczupaków, kilka okoni, kilka kontaktów z rybą. Jeżeli chodzi o Robinsona i te kolory fluo, to zdecydowanie ten Hogan 7 cm zrobił robotę. Hunter coś tam podziałał też. Jeszcze planuję porzucać na tego wopka. Mamy godzinę 11:30, więc trochę czasu już minęło. Tak naprawdę jestem już 4,5 godziny tutaj na wodzie. No kilka ryb wpadło. Czy to jest dobrze, czy źle? Tak czy inaczej miło spędzona niedziela. Jeżeli macie okazję, no to też lećcie nad wodę. Sezon taki spinningowy rozkręca się. Jeszcze wrzesień, jeszcze październik. Jeszcze się będzie działo. Kolejny strzał na Hogana. Może być troszeczkę fajniej, słuchajcie. Już taki okołowymiarowy. Nie, ten będzie miał wymiar. Także kolejna rybka na Hogana. Nie wiem, kto z was tutaj obstawiał, że to właśnie ta przynęta będzie dawała radę. Ale jeżeli ktoś z was tak obstawiał, to gratuluję. O, ale dzikus. Sprawcą największego zamieszania ten Hogan od Robinsona. To jest 7 cm. Pływający wobler i dosyć głęboko schodzący, bo do 3 metrów. I dał dwa szczupaki i co ciekawe w porównaniu na przykład do Huntera, bo też wyjechały jakieś tam szczupaczki, no to te szczupaczki, które się łakomiły na Huntera, nie były zbyt duże. Natomiast to też kwestia pewnie trafienia po prostu z przynętą w dane miejsce, ale będę dalej próbował z tą przynętą. Jeśli chodzi o dzień dzisiejszy, jak najbardziej na plus. Zresztą miałem taką miesięczną przerwę od wędkarstwa. Wczoraj byłem tutaj, zjeżdżałem z wody, to było po 21, już było ciemno. No i dzisiaj byłem tutaj już po godzinie 6, także
nadrabiam zaległości związane z wędkarstwem, no i związane z filmami również. Bardzo Wam dziękuję za odwiedziny. Jeżeli ktoś jest nowy na kanale, a podobał Wam się film, podobał Ci się film, no to możesz rozważyć tam na dole subskrypcję plus dzwoneczek. Będziesz dostawał powiadomienia o kolejnych filmach. Bardzo dzięki za odwiedziny. Jeżeli wybieracie się również na ryby, to oczywiście połamania nad wodą.